okej, tak? Tak. Super. Nie było was ostatnio. Ostatnie nauczanie, jakie było, było 3 tygodnie temu. Nie było wszystkich. Mówiłem na takim... Narysowałem tutaj na takim banerze, jak jesteśmy stworzeni. I mówiłem o tym, że Bóg stworzył nas w ten sposób, że dał nam ciało, które można zobaczyć. Ale mamy również ducha i duszę, których nie widać. I można powiedzieć, że duch człowieka, ja to tak tylko powiem ku przypomnieniu, duch człowieka jest tą najgłębszą, jakby naszą istotą. Nasz duch, można powiedzieć, że obudowany jest jakby naszą duszą. Dusza to są nasze myśli, nasze emocje, nasze odczucia. No i ciało to najbardziej zewnętrzne, które widać, nie? I chciałbym, abyśmy zaczęli dotykać trochę tematu naszych dusz. I to się bardzo ściśle też jakby wiąże z pokutą, która jest tak naprawdę przemianą nas samych na wzór Chrystusa. Jak już to mówiłem, to pokuta wcale nie oznacza, bo pokuta to znaczy zmiana myślenia z oryginału. To nie jest 5 razy zdrowaś Mario wyklepane, to nie jest 10 razy odklepane Ojcze Nasz. Pokuta to jest zmiana naszego stylu życia, zmiana naszych, nas samych, naszych umysłów na wzór Chrystusa. I ja mówiłem o tym, że gdy przychodzimy na świat, przychodzimy w oddzieleniu od Boga. Nasz duch jest martwy. I w momencie, gdy zostajemy wypełnieni Duchem Świętym, gdy rodzimy się na nowo, nasz duch ożywa. I tak patrzy na nas Bóg. Bóg patrzy na nas jak na swoje dzieci, jak na swoich synów i córki, które są doskonałe. Dlaczego doskonałe? Ponieważ Jezus Chrystus oddał siebie za nas. I to Jezus Chrystus sprawia, że jesteśmy przed Bogiem sprawiedliwi. Nie nasze uczynki, nie nasze zasługi, nie nasze starania, tylko to, co zrobił dla nas Jezus, sprawia, że Bóg patrzy na nas przychylnie. Żeby emanować Panem Bogiem w życiu codziennym, w życiu każdego z nas musi zaistnieć taki proces, który się nazywa pokutą, który nazywa się uświęceniem. Nie uświęcamy naszego ducha, bo nasz duch jest święty poprzez to, że Bóg w nas zamieszkał, prawda? Ale my, żeby Chrystus był widzialny w nas, my musimy poddać pod panowanie Duchowi Świętemu nasze serce, no duszę, prawda? Musimy dać Mu przystęp do tego, aby wykonał w nas pracę. Znaczy, my musimy wykonać pracę. Tak naprawdę, bo pokuta tyczy się tego, że to my mamy się przemienić. Ale Duch Święty jest jak najbardziej zainteresowany tym, aby pomóc nam w tym procesie, bo On tego chce. On chce, żebyśmy byli tą światłością dla świata. On chce, żebyśmy byli przykładem dla świata. On chce, aby poprzez nas ludzie mogli doświadczyć tego, jak On jest dobry. Po to jest Kościół. Jesteśmy w miejsce Chrystusa. Mamy pokazać ludziom Jego samego. Musimy nakierować ludzi na to, żeby poznali Boga. I często jest tak, że no jesteśmy, prawda, przez Boga nominowani do tego, by być tutaj światłym i świadectwem. Ale to, że narodziliśmy się na nowo i przyjęliśmy Ducha Świętego, nie od razu oznacza, że my emanujemy tym na co dzień. Bo my możemy być... idziemy do nieba, kiedy narodziliśmy się na nowo. Duch Święty w nas zamieszkał. Ale żeby ludzie mogli powąchać tego Boga, który jest w nas, my musimy dać dostęp Duchowi Świętemu. I nie dziwmy się nieraz, że często ludzie mogą nie chcieć przyjąć od nas Ewangelii, jeśli emanujemy czymś innym niż Bóg.
I Paweł pisze w liście, żeby nie upodabniać się do tego świata. My musimy się różnić od tego świata. Ten świat ćpa, ten świat pije, ten świat chodzi w strachu, ten świat bawi się i żyje swoim życiem, nie myśląc o wieczności. Ten świat jest pogrążony w problemach, a my mamy być inni, mamy emanować Chrystusem, mamy emanować wolnością, mamy emanować odwagą, tym, że nałogi nad nami nie panują, tym, że choroby nad nami nie panują. Dzisiaj wielu ludzi się pochowało, prawda, przez to, że COVID. Ale jak ja patrzę na Chrystusa, który chodził do trędowatych i też, bo się zarazisz od takiego, to też mógł tak Jezus myśleć, nie idź tam do tych trędowatych, bo się zarazisz. Ale właśnie to Jezus poszedł, bo wiedział, że się nie zarazi, bo Ojciec jest z Nim i dała mu jest wszelka władza i moc nad chorobą. A dzisiaj dużo ludzi się pochowało, Kościół się wycofał, a my nie możemy się wycofywać. I musimy dotknąć takiego aspektu naszej duszy, że musimy poznać wartość, kim jesteśmy poprzez to, co zrobił dla nas Jezus na krzyżu. Jak ten świat postrzega swoją wartość? Miarą sukcesu w tym świecie jest to, ile masz pieniędzy na koncie. Miarą sukcesu w tym świecie jest to, jakim samochodem jeździsz. Miarą sukcesu w tym świecie jest to, czy masz swój dom, czy jeszcze się go nie dorobiłeś. Miarą sukcesu w tym świecie jest to, żeby się wszystkim przypodobać i żeby wszyscy patrzyli na Ciebie z podziwem. Natomiast wartość człowieka, który poznał Boga, musi być w Chrystusie. Ale co to znaczy w Chrystusie? Biblia mówi, że nie zostaliśmy wykupieni srebrem ani złotem z naszych grzechów, tylko zostaliśmy wykupieni krwią Chrystusa. I to jest ta wartość człowieka, ponieważ człowiek bez Chrystusa nie znaczy nic. Człowiek bez Chrystusa jest martwy. Ale to Jezus Chrystus sprawia, że przed Bogiem mamy wartość jako Jego dzieci. I sam Bóg patrzy na nas poprzez pryzmat Chrystusa Jezusa. On patrzy na nas jak na swoje ukochane dzieci. I choćbym mieszkał na śmietniku, choćbym jeździł składakiem, choćbym miał zero na koncie, moja wartość ma być w Chrystusie. I mogę iść w najgorszych łachmanach z głową podniesioną do góry i nie bać się tego, co pomyśli inny człowiek, ponieważ wiem, że sam Bóg zaakceptował mnie, a zaakceptował mnie przez to, że Jezus Chrystus zgodził się dać się ukrzyżować w moje miejsce. Jego krew się przelała, abym był godny. Bo człowiek bez Boga nie jest godny. Ale kiedy człowiek dotyka Boga, jest nadana godność dziecka Bożego. I w tym musimy postrzegać swoją wartość, swoje poczucie naszej wartości. Nie jak ten świat w mamonie i w materializmie. Nasza wartość musi być w Jezusie Chrystusie. Musimy zrozumieć to, że jesteśmy synami Boga i córką Boga. I nawet sam Jezus powiedział do swoich uczniów, że już nie nazywam was sługami, ale nazywam was moimi przyjaciółmi. Bóg pragnie mieć z nami taką relację na linii dziecko, ojciec, syn, córka, a nie sługa. Natomiast kiedy zrozumiesz to, że jesteś synem Boga, to nie będziesz bał się być sługą, tylko z automatu staniesz się sługą. Bo syn wie, że ojciec dał królestwo, że złożył odpowiedzialność w nasze ręce i jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zanieść dalej Ewangelię, żeby zanieść dalej Jezusa. Ale nawet sam Bóg mówi do ciebie, nie jesteś moim jakimś sługusem. Jesteś moim przyjacielem, jesteś moim synem, jesteś moją córką. Drogo zostałeś wykupiony świętą krwią. Nie tym, co cielesne, nie tym, co materialne, świętą krwią Jezusa. Zbawienia nie da się kupić. W religii katolickiej jest tak, że płaci się ofiarę, płaci się odpust, modli się za innych ludzi, żeby mogli iść do nieba.
Ale żadne pieniądze, żadna modlitwa, żadne starania innego człowieka nie są w stanie wykupić człowieka od grzechu. Możesz dać cały swój majątek księdzu na tacę za swojego zmarłego wujka babcię i to nic temu człowiekowi nie pomoże. To krew Chrystusa tylko i wyłącznie ma moc, jego ofiara, wykupić człowieka z ręki diabła. Jeżeli człowiek umarł w pojednaniu z Bogiem, idzie do nieba. Ale jeżeli człowiek nigdy się z Bogiem nie pojednał, podeptał krew Chrystusa, czyli jego ofiarę na krzyżu, zmierza prosto na zatracenie. Dlatego jest wiele fałszywych doktryn. W każdym razie, wracając do naszej tożsamości, kochani, ja sobie napisałem coś takiego. Czym charakteryzuje się człowiek, który zna swoją wartość w Jezusie, zna swoją tożsamość? I jeśli ja będę mówił i zobaczymy wszyscy, że nam coś nie styka, to nie ma co odpychać tego, tylko zobaczyć, że aha, gdzieś jest coś nie tak w mojej duszy i przyjdziemy do Boga w modlitwie i będziemy się o to po spotkaniu modlić. To nie jest po to, żeby cokolwiek nam wypominać, tylko po to, abyśmy mogli zrobić porządek ze swoimi duszami, bo jest takie jedno powiedzenie: lekarzu, ulecz sam siebie, zanim pójdziesz leczyć kogoś. Aby prawidłowo kochać innego człowieka, musimy zrozumieć to, jak Chrystus nas ukochał. Jeżeli my będziemy mieli w głowie fałszywe przekonanie o Bożej miłości, czyli co za tym idzie o poczuciu własnej wartości, jeśli coś będzie w nas krzywego, to my z automatu będziemy źle funkcjonować, źle myśleć o sobie, o Bogu i źle myśleć o innych ludziach. Dlatego nasza wartość w Chrystusie, przede wszystkim człowiek, który zna swoją wartość, wie kim jest, wie, że Bóg go kocha. Bądź świadomy, świadoma tego, że Bóg Ciebie kocha. Jak Ciebie Bóg kocha? Oddał w nasze miejsce swojego Syna Jezusa. I to jest największy wyraz miłości Boga. Nie ma większej miłości nad to, jak ktoś kładzie życie dla swoich przyjaciół. Bóg, Jezus Chrystus, ukochał nas w ten sposób, że położył życie za nas. Musisz być tego świadomy. Że jesteś kochany, że jesteś kochana, Bóg Ciebie kocha, On nie chce nas potępiać, nie chce nas smagać i karcić, ale On chce nas korygować, chce pokazywać nam, objawiać swoją miłość. Jeśli będziemy świadomi Bożej miłości do nas, wtedy łatwiej nam z automatu będziemy kochać drugiego człowieka. Jeżeli zdajesz sobie właśnie sprawę z tego, jak jesteś kochany, kochana przez Boga, nie masz problemu z tym, żeby kochać drugiego człowieka. Jeśli ten przekaz Bożej miłości jest zafałszowany do nas, to z automatu będziemy źle postrzegać innych ludzi, a my jesteśmy powołani do kochania. Człowiek, który zna swoją tożsamość, wie, że jest Bożym dzieckiem, nie musi starać się zasługiwać na przychylność Boga. Syn wie, że ojciec mu jest przychylny. I jeśli zdamy sobie sprawę, że Bóg jest nam przychylny, to zaczniemy wykonywać w naszym życiu działania zgodne z naszą wiarą i nie będziemy zastanawiać się, czy Ty, Panie, jesteś ze mną w tym temacie, czy Ciebie tam nie ma. Człowiek, który wie, że Bóg chce dla niego dobrze i on mówi: błogosławię pracę Twoich rąk, błogosławię każde Twoje posunięcie, nie będzie musiał klękać na kolanach całymi dniami i prosić Boga o przychylność. Bo syn i córka wie, że ojciec zawsze chce dobrze. I taki sposób myślenia ma człowiek, który zna swoją wartość, który zna swoją tożsamość w Chrystusie. Wie, że Bóg jest z nim, wie, że Bóg go nigdy nie zawiedzie, choćby oczy widziały coś innego, choćby stan konta mówił coś innego, to wiesz, że Bóg cię nigdy nie zawiedzie i że zawsze jest sobie przychylny. A doskonała miłość usuwa wszelki lęk, usuwa wszelki strach. Człowiek, który doświadczył wartości, tożsamości, wie, że jest kompletny i czuje się spełniony.
zakompleksionych chrześcijan, zakompleksionych ludzi, którzy mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. I teraz zbadajmy sobie to, czy jesteśmy w 100% spełnieni. To jest to, co mówiłem wcześniej. Choćbym nie miał nic, wiem, że On mnie kocha. Wiem, że chce dla mnie dobrze. Choćbym nie miał nic, nie będę miał zgrzytu w sercu, że czegoś mi brakuje, że coś nie domaga w moim życiu, że czegoś jest mało, że coś jest nie tak. Choćby był w samych majtkach, to będziesz czuł się kompletny, jeśli zdajesz sobie sprawę, że Chrystusa krew się przelała za ciebie. I zaczniesz od tego poziomu zero i będziesz wiedział, że robiąc kolejne ruchy, Bóg będzie cię błogosławił. Człowiek, który nie zna też swojej wartości i tożsamości, będzie się non-stop porównywał z drugim człowiekiem. Bo przez to, że w swoim sercu, w swoim umyśle czujesz się poniżony, gorszy, będziesz patrzył na drugiego człowieka i będziesz czuł się gorzej. I można mówić, że tak nie jest, ale jednak coś jednak w tobie pracuje, że patrzysz, o, i ten ma, temu się lepiej powodzi, ten ma więcej pieniędzy, ten jeździ lepszym autem, ten, no właśnie, ma więcej pieniędzy być może na koncie, ten jeździ na wakacje, a ja nie. I porównujesz się z innymi ludźmi. Jeśli jest coś takiego w nas, że się porównujemy i czujemy się gorzej, bo ktoś ma lepiej, to to jest do pokuty i to jest do przemiany. Trzeba wpuścić Ducha Świętego tam i powiedzieć: Panie Boże, ulecz moje serce. Nie chcę się czuć gorzej, że ktoś ma lepiej. Chcę się cieszyć, że ktoś ma lepiej. Chcę się cieszyć, że komuś wychodzi. Chcę się cieszyć, że nad kimś jest błogosławieństwo. Bo znam swoją wartość. Bo wiem, że w Twoich oczach jestem taki sam jak On. Tak samo Bóg patrzy na Łukasza, na Wiolę, na Marcina, na mnie. On nie ma swoich faworytów. Bóg nie ma swoich wybranych jednostek, które są wybitne i wyjątkowe, lepsze od kogoś innego. Bóg umarł tak samo, Jezus umarł tak samo za mnie, za Łukasza i tak dalej, i tak dalej. I On kocha Łukasza tak samo, jak kocha mnie. I jeżeli będę widział, że Łukaszowi się powodzi w życiu, ja się będę cieszył, że Łukaszowi się powodzi w życiu. Halleluja. Jeśli coś jest, jakiś zgrzyt czujemy w naszych sercach i patrzymy na kogoś i mu zazdrościmy, to jest coś nie halo. Trzeba przyjść do Boga i powiedzieć: uzdrów moje serce. Poczucie wstydu. Jest tak wiele różnych sytuacji w naszym życiu, gdzie się wstydzimy. Wiemy, że Jezus został rozebrany do naga na krzyżu. Co miał Jezus powiedzieć, jak zdarli z Niego wszystko? Czego się wstydzisz siebie? Nie wstydź się siebie. Kiedy ogarniesz swoim umysłem, bo żeby doświadczyć Bożej miłości, często nie musisz nic czuć, bo to tak się wydaje, Bóg mnie dotknął, coś mnie przeszyło, coś poczułem, taką Bożą miłość. Ale Bóg to nie jest kiełbasa, że musimy Go czuć. W Bożą miłość trzeba uwierzyć, przyjąć aktem wiary. I to nie jest tak, że jednego Bóg dotknął bardziej, bo Go bardziej kocha, a Ciebie Bóg nie dotknął i Ty jesteś ten gorszy. Nie. To są jakieś odczucia, emocje, też często właśnie w trakcie uwielbienia. Ale Bóg kocha Ciebie tak, jak tego drugiego człowieka. Co się właśnie wiąże często z tym wstydem? Przez to, że człowiek się wstydzi i się nie rozprawił ze wstydem w swoim życiu, ja tutaj nie mówię o jakichś chorych rzeczach, żeby robić jakieś dziwne rzeczy i nie czuć wstydu. Nie, no po prostu nie rób dziwnych rzeczy, chyba normalne, że to, że teraz się nie wstydzę, to znaczy, że do pracy autobusem będę jeździł w samych majtkach. No to nie o to chodzi. Wstyd wiąże się bardzo często właśnie z tym poczuciem właśnie
boisz się opinii drugiego człowieka. Bóg włożył w nas, w was, najpiękniejsze rzeczy. Każdy z nas jest wyjątkowy na swój sposób. Nie ma dwóch takich samych ludzi. I pewne talenty, które Bóg złożył we mnie, w ciebie i tak dalej, są po to, by go uwielbić tym, by oddać mu chwałę. Bóg powołuje nas do różnych rzeczy. I nie bój się, robiąc kroki odwagi, co pomyśli o tobie drugi człowiek. Ja się z tym rozprawiłem. Chodzimy na ulicę. Modlę się tutaj na głos. Mogę mówić do was. I pozbyłem się lęku przed ludzką opinią. Postanowiłem sobie takie coś w moim życiu, że guzik mnie obchodzi opinia drugiego człowieka na mój temat. Nie to, że nie kocham i nie szanuję drugiego człowieka, ale spływa po mnie, jak pot na siłowni, to, co pomyśli o mnie drugi człowiek. I byłem ostatnio na ulicy, śmiali się, rzucali śnieżkami, a ja po prostu głosiłem Ewangelię. I miałem wywalone, że te śnieżki lecą w moim kierunku. Widziałem, że się jedna pani zatrzymała do rozmowy. Jakoś powiem wam, że to robi właśnie miłość Boga, że człowiek, pomimo tego, i to jest właśnie to jak miał Jezus. Wyobraźmy sobie, co musiał czuć Jezus, jak pluli mu w twarz, jak śmiali się z niego i włożyli mu koronę tą cierniową na głowę, jeszcze mówili prorokuj, prorokuj i wyśmiewali się, podważali go. I on nie powiedział tym ludziom ani jednego złego słowa w ich kierunku. Nie odpowiedział jakby złem za zło, prawda? Poszedł za nich na krzyż, dał się ukrzyżować. I on pragnie, abyśmy tak samo patrzyli na drugiego człowieka. Abyśmy, znając swoją wartość, wiedząc, jak drogo jesteśmy wykupieni, nie dali się wyprowadzić z równowagi drugiemu człowiekowi. A tylko człowiek, który zna swoją wartość, to właśnie guzik go będzie obchodziło. Że ktoś ma lepiej, że ktoś się z niego śmieje. Pozbądźmy się właśnie tego lęku przed ludzką opinią. Będzie tutaj piękne uwielbienie. Wiela będzie śpiewać, będzie grać. Ewelinka tak samo. Będzie na ulicy uwielbiać Boga, tak sobie marzy i śni. I nie będzie się przejmować tym, że ktoś może nieprzychylnie na nią popatrzeć. Co nas to obchodzi? Jeśli damy się zatrzymać takim rzeczom, jak właśnie lęk przed człowiekiem, to nigdy nie wypełnimy tego Bożego wypełnienia w naszym życiu. Bo to się wiąże z występami publicznymi, to się wiąże z wyjściem do ludzi, to się wiąże z wyjściem w relacje z innym człowiekiem. I my musimy wiedzieć, że ten świat jest pacjentem. Nie możemy reagować, jak mamy człowieka ze świata przed sobą, który nie zna Boga, powie coś nie tak, aby było na niego, co jak tamte. Musisz wiedzieć, że ty chcesz go przyprowadzić do Jezusa. Chcesz mu dać miłość, chcesz mu dać zbawienie, prawda? I każdemu to będzie pasować, czemu tam mówisz o Bogu. Możesz się dać urazić, kiedy ktoś ci napiłuje w twarz, kiedy ktoś ci odpyskuje. Musisz być odporny na to. A tylko człowiek kochany, znający swoją wartość, nie będzie się bał i stresował takich sytuacji. Nie pokładamy, kochani, i to też musimy wyleczyć się z tego, żeby nie pokładać swojej wartości właśnie w rzeczach materialnych. To też już przed chwileczką mówiłem. Choćbym nie miał nic, ale mam Chrystusa. I to co Agata kiedyś opowiadała o tych chłopaczkach z Legnicy, co się nawrócili. W jakiejś starej chacie, w obszarpanych ciuchach, gdzieś z dala od cywilizacji, ale mamy Chrystusa, powiedzieli. Możemy nie mieć tego pieniędzy i tak dalej, ale mamy Jezusa. Apostoł Paweł wiedział, gdzie jest jego ojczyzna. On wiedział, że ta ziemia, że ten świat jest chwilowy,
chwilowym, tylko on to nazwał chwilowym, że to jest namiot, w którym mieszka ta ziemia. I on powiedział, że uznaje to wszystko za śmieci, żeby pozyskać Chrystusa. To jest przejściowe. Naszym zadaniem na tej ziemi nie jest bogacenie się. Naszym zadaniem jest zanieść Chrystusa światu, głosić Ewangelię, być świadectwem, prawda? Ale i wierzymy w to, że Bóg jest tym, który będzie nas zaopatrzał, że będzie nam błogosławił, ale pieniądze nie jest sednem samym w sobie, żeby robić pieniądze. My nie możemy uciec od pewnych, od słów, które wypowiedział Jezus. Zapowiedział, szukajcie najpierw Bożego Królestwa. Niech nasze życie tej wspólnoty będzie skoncentrowane na Chrystusie. Na tym, żeby czynić Jego wolę, na tym, żeby robić to, co On powiedział. Niektórzy ludzie się zastanawiają, Panie, jaka jest wola do mojego życia? Ale Jezus kilka razy w Biblii powiedział najprostsze rzeczy. Głoś Ewangelię, uzdrawiaj chorych, wypędzaj demony. Zmarłych wskrzeszaj. Wskrzeszaj zmarłych. A ty już nie było. Tak powiedział Jezus. Ludzie się nieraz zastanawiają, Panie, jaka jest Twoja taka szczególna wola dla mnie. No zacznij najpierw robić to, co powiedziałem w Piśmie Świętym, a później dowiesz się, co dalej, nie? Dostaniesz bardziej szczegółowe instrukcje, wskazówki. Skupmy się na tym. Postanówmy w swoich sercach, że położymy życie, by dokonać tego biegu, o którym mówił Paweł, by zwycięsko zakończyć nasz pobyt tutaj na ziemi. A najważniejsza jest intencja naszego serca, a później kroki. Bo wyobraźcie sobie, że Jezus Chrystus wraca jutro. I fajnie mieć w intencji naszego serca, że postanowiłem, że będę żył na 100% dla Króla. To on już, jeśli wróci jutro, to nie popatrzy na to, co zrobiłeś, ale popatrzy na to, co miałeś w sercu. Niech materializm i to, o czym się obnosi ten świat, nie będzie numerem jeden w naszym życiu, ale niech naszym wszystkim będzie Chrystus. To jest Boże, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci moje finanse, uwolnij się od swojego portfela, od zaglądania w portfel, od zaglądania na konto, przestań o tym myśleć ciągle, że jest mało. Masz Chrystusa, który umarł za Ciebie i dał Ci Ducha Świętego. I powiedział, idź głoś Ewangelię, głoś moje Królestwo, uzdrawiaj chorych. Na tym się skoncentrujmy. Zobaczycie, jak przestaniemy się koncentrować tylko na pieniądzach, to zobaczycie, że zaczniecie robić Bożą wolę, czyli te podstawowe rzeczy, o których mówiłem, bo to są podstawowe rzeczy, a zobaczycie, że to wszystko będzie się działo naturalnie. Bóg będzie to dodawał. Jezus to obiecał. Wszystko inne będzie Wam dodane. Apostoł Paweł wiedział, że jego ojczyzna jest w niebie i on powiedział, że chciałbym już być z Chrystusem, wolałbym już być z Jezusem w niebie niż tutaj na ziemi, ale ze względu na Was lepiej jest zostać tutaj, bo on wiedział, że na tej ziemi jest po to, żeby zanieść Chrystusa światu. Apostoł Paweł wiedział, że na tej ziemi jest po to, żeby zanieść dalej Ewangelię. On nie koncentrował się na tym, co ma. Jezus mówi, szukajcie takiego skarbu, który jest skarbem w niebie, bo to, co jest na ziemi, to i tak mól zeżre, on powiedział, i zardzewieje. No czyli po prostu te rzeczy przeminą, prawda? Skupmy się na pełnieniu woli Jezusa. Skupmy się na Królestwie. A Bóg jest tym, który chce błogosławić. W tym momencie dla mnie jest bez różnicy, czy ja będę na spotkanie przyjeżdżał Audi A4, B6, 2.4, 170 koni, czy nowym Mercedesem. Ja mam przewieźć sprzęt, mam przewieźć głośnik i żonę na zakupy. I po to jest mi potrzebne auto. Ja nie potrzebuję w swoim sercu, w swoim życiu, nie potrzebuję zaspokajać się tym, że będę miał coś drugiego. Mogę mieć Audi z 2001 roku, byle zawiozło mnie na ewangelizację i sprzęt do kościoła. Wyleczmy się z imponowania na siłę drugiemu człowiekowi. My mamy świecić, tak Jezus powiedział, nie? Że mamy być światłem
dla świata, mamy być świadectwem, mamy być wzorem, no ale właśnie po to, żeby być przykładem, a nie żeby ze złych motywacji imponować innym, lecząc siebie w ten sposób. No i właśnie, patrząc na ludzi tego świata, no jak człowiek chce zaimponować drugiemu człowiekowi, pokłada wartość właśnie w rzeczach materialnych. I widzimy na przykład młodych chłopaków, ja sam tak robiłem, którzy jadą starym E39 BMW, ale muszą muzykę podkręcić, zamielić kołem na światłach, żeby zaimponować drugiemu człowiekowi. Powiedzieli, wow, jestem taki kierowca, rajdowca i teraz wszyscy na mnie patrzą, jeszcze zimny łokieć, nie? Drugi będzie machał pieniędzmi do kamery na Facebooku, żeby ludzie mu zazdrościli, żeby go podziwiali, patrz ile mam kasy, nie? Drugi się będzie chwalił laskami na internecie, żeby zaimponować drugiemu człowiekowi. A człowiek, który wie kim jest, nie musi nikomu nic udowadniać, tak jak Jezus nie musiał nikomu nic udowadniać. On wiedział, że jest Synem Bożym. On wiedział, że Bóg jest Jego Ojcem i nadał Mu wartość. I my tak samo, świadomi swojej wartości, nie musimy chwalić się przed tym światem, żeby ktoś nam pozazdrościł, albo żeby zaspokoić swoje jakieś w ogóle, wiecie, takie chore, żeby mnie podziwiali, żeby wow, zobaczyli jak to jest w ogóle, jakie są fajne, jakie są fajne. Nie musisz tak robić. Bóg, dla Boga jesteś fajny, dla Boga jesteś super. Kiedy będziemy wiedzieć, że Bóg nas... Kiedy będziemy wiedzieć, kim jesteśmy w Jezusie, nigdy, ale to nigdy nie zgorszymy się drugim człowiekiem. Ja nie wiem, czy ta wspólnota mogłaby dalej tą wspólnotą. Jak ja na początku z różnych stron słyszałem różne rzeczy, które mówią jedni ludzie na drugich ludzi. A ja na przykład wiedziałem, że jesteśmy ludźmi, którzy się... bo ja jestem nawrócony 10 lat, prawda? Narodzony na nowo, za Bogiem idę od 5 lat. Ale są świeżaczki nowonarodzone, dzieci, niemowlęta duchowe. I często małe dzieci, często niemowlaki robią jeszcze głupie rzeczy, prawda? Muszą się wykaraskać z jakichś ciemnych tematów, dziwnych rzeczy. I można by się było szybko zgorszyć takim człowiekiem, który można by było powiedzieć, no nie idziesz na 100% za Bogiem. Dalej siedzisz w tym gównie, dalej siedzisz w tym syfie. Natomiast, żeby módlmy się o to, żebyśmy mieli tyle cierpliwości do siebie nawzajem, co Bóg ma cierpliwości do nas. Ja 5 albo 6 lat żyłem jak świnia. Nie jest to chlubą dla mnie, absolutnie. I nie życzę nikomu, żeby tak było. Chciałbym, abyśmy wszyscy jak najszybciej przemieniali swoje dusze, abyśmy uświęcali się. W każdym razie człowiek, który wie, że ojciec mu przebaczył, będzie przebaczał innemu człowiekowi i nie będzie patrzył z góry na takiego człowieka, nie będzie go potępiał, nie będzie go oskarżał. Wręcz przeciwnie, człowiek, który zna swoją wartość, poda drugiemu człowiekowi rękę i mówi, chodź ci pomogę, chodź ci pokażę, jak może być lepiej, chodź ci pokażę, jak możesz mieć, nie musisz żyć jak ten świat, nie musisz żyć jak ta świnia przy korycie, nie musisz wracać do starych grzechów, nie musisz robić tych wszystkich rzeczy. Ponieważ jesteś wielki w oczach Boga. Chrystus umarł za Ciebie. Jesteś powołany do innego życia. Nie jesteś powołany do życia jak świnia w świecie w grzechu. Jesteś powołany, by prezentować Króla Królów. I tak musimy na siebie nawzajem patrzeć. Jeśli będziemy wiedzieć, że Chrystus nas umiłował, to nie będziemy patrzeć na drugiego człowieka właśnie z jakimś żalem, z nienawiścią, z ciągłymi pretensjami, z ciągłym po prostu takim, że a ten znowu tamto, a ten znowu sram, to no to co, no jak chcę tak, to chcę tak, ale w ogóle nie skupiam się na tym, chcę dla niego jak najlepiej, w ogóle nie obrażam się, nie wściekam na drugiego człowieka. Kolejna szansa, nie? To Jezus powiedział do Piotra, Panie, jak ktoś grzeszy przeciwko mnie, to czy 7 razy przebaczyć, 77 razy masz przebaczyć, jak ktoś grzeszy przeciwko tobie. Zawsze masz być nastawiony na przebaczenie,
na kochanie. Tak postępują ludzie, którzy znają swoją wartość. Podnosi innych, a nie cieszy się z czyjejś porażki. I to, co mówiłem wcześniej, że cieszy się, gdy ktoś inny odnosi sukcesy, kiedy komuś innemu się powodzi. Jak widzimy, jak będę widział i widzę, że wasze życie na przykład rośnie, to cieszę się. Cieszę się, że macie więcej pieniędzy na koncie, cieszę się, że coraz bardziej się kochacie. Cieszę się, że chcecie kolejnych zmian i przełomów w swoim życiu, a nie mam bóla, że ktoś ma lepiej, albo zazdroszczę jakiejś jeszcze innej sytuacji. Bóg patrzy na nas tak samo, na wszystkich nas patrzy w ten sam sposób. On ciebie kocha. Bóg ciebie kocha. Jesteś ważny dla Niego, jesteś dla Niego ważna. On chce ci błogosławić. On chce dla ciebie jak najlepiej. A teraz tak na poważnie, już tak kończąc. Jeżeli widzimy coś takiego w nas, że czujemy się jeszcze w jakiś sposób niewartościowi, że czujemy się może poniżeni i dlatego leczymy się po prostu swoje deficyty w niezdrowy sposób. Jeżeli widzimy, że jesteśmy w tym niedoskonali, są pewne rzeczy, które w nas po prostu mogły narosnąć. Tak naprawdę żyjemy na tym świecie. Jeżeli widzisz, że masz problem z wstydem, z poniżeniem, z odrzuceniem, z lękiem przed opinią drugiego człowieka, jeżeli w sercach naszych są jakieś niepoukładane rzeczy do innych ludzi, to chciałbym, abyśmy się pomodlili o to. Musimy oczyszczać swoje dusze. Musimy wpuszczać Ducha Świętego. Jeśli oczywiście chcemy, bo jak ktoś nie chce, to nie na siłę. Aby Bóg uzdrawiał nasze serca do relacji z drugim człowiekiem, do życia, do poczucia własnej wartości, którą nadał nam Jezus. Wyłączmy telefon. I jeśli chcemy się modlić, to się pomódlmy po prostu też o to, jakby wspólnie wyłączmy.